Witam Mainskrony w warsztaciku. Dziś będziemy sobie naprawiać taki termowentylator marki Rowenta. Wygląda na funkielnówkę, ale nie działa. Nawkładali tych wkrętów zabezpieczających, zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Coś tutaj nie chce puścić. Co go tu trzyma? Sklejone to czy co? Dobra, jedno jest. Myślę, że mnie powstrzymają, a to nie jest takie proste. Tu zastosowali takie wkręty zabezpieczające. A tu mam taki bicik do nich. Oczywiście bit musi być długi, bo inaczej tam nie dojdziemy. No i co my tu mamy? Widać, że funkielnówka nieużywane. Wydaje mi się, że znalazłem wadę. Tutaj mamy takie zabezpieczenie, tu powinno być przejście. A tu przejścia nie ma. Więc tak, tymczasowo zwarłem tego dziada. I zobaczmy, czy wystartuje. Oj, chodzi. I czuję na twarzy, że grzeje. I tyle, i koniec filmu. Taka szybka naprawa. No ale tak prosto nie będzie, bo musimy jeszcze wymyśleć, jak wymienić ten element. Na początek wytniemy ten element, żeby zobaczyć, co w ogóle trzeba kupić. W sklepie lokalnym oczywiście takiego na 133 stopnie nie dostałem, ale ten ma 128 stopni Celsjusza i jest 16-amperowy, no czyli w sumie bezpieczniejszy. Oczywiście przetestujemy to wszystko, podłączymy powiedzmy na godzinkę na full mocy, no i zobaczymy, czy będzie dobrze. I teraz, jak my go tu zamontujemy? Tu zostawiłem specjalnie te nóżki, no bo tu oczywiście lutować nic nie możemy, bo to jest temperatura, więc myślę go po prostu skręcić. Tylko tu dojście jest, jakie jest. No muszę coś wymyślić. A może po prostu go odkręcimy. Zrobi się więcej miejsca. I teraz tak, żeby tych spirali nie pouszkadzać. No to można je, że tak powiem, przestawiać. Dobra, później poustawiamy tak, jak było. Bo to pewnie i tak się jeszcze coś poprzesuwa. I spróbujmy coś tu zrobić. No i urwał się ten przewód. Będziemy musieli wymyślić coś innego. To spróbujemy sobie użyć takiej kostki, a nawet tylko tych wkładów z niej.
teraz tak, kawałek takiego druta przepleciemy sobie przez jedną dziurkę, wypuścimy drugą, no i tutaj gdzieś zamontujemy. No i tak by to wstępnie wyglądało. No i spirale prościutkie, tam się nic nie dzieje, po prostu one muszą wskoczyć na swoje miejsce. No i tak by to mniej więcej wyglądało. To zabezpieczenie ustawiłem mniej więcej w takiej samej odległości od spirali, jak było wcześniej. No myślę, że będzie hulać. No dobra, to zobaczmy, czy to chodzi. No i odpalamy. Jakby działa. Silent. No ciepło dmucha. Nie wiem, czy coś dostrzeżecie, ale tamten czujnik jest przy samej ściance. I to chyba tak ma być. Tak, żeby nie zapeszać, złożymy go na razie na dwa wkręty. No dobra, to mamy go. Odpalamy na full mocy. Zostawiamy na godzinkę. Dobra, doczytałem. To jest termostat, a nie moc. I tu ma ochronę przed zamarzaniem. I ma dwa tryby. Jedyneczkę i dwójeczkę. Jeden opisany jako silence, czyli cichy. No i maksymalny. No i tutaj robi za taki niby wentylator sam. Bez grzania. No jest głośny. A taka jest jego cichość. No i termostat ustawiłem tak prawie, że ma się za chwilę wyłączyć. Zobaczymy, czy się wyłączy. No i wyłączył się. Dobra, ale to wyłączył się, bo się zepsuł, czy działał termostat? No to podkręćmy go. Działa. Wszystko elegancko chodzi. No dobra, dodamy mu więcej, niech sobie jeszcze chwilę pochodzi. Dobra, kończymy tą zabawę, bo strasznie gorąc w domu. Wszystko ładnie chodzi. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję, pozdrawiam.